Tak, to jest powiedzmy projekcik kilku studentów ode mnie z koła. To jest powiedzmy komputer pokładowy na Arduino z kilkoma czujnikami ciśnienia i temperatury i czujnikami UV. Wszystko to jest tak naprawdę, powiedziałbym, w budżecie do 500 zł. Bo wszystkie czujnik ciśnienia i temperatury, który naprawdę poprzez pewien algorytm na bazie jednego pomiaru daje ci dwa wyniki. Mhm. Tak naprawdę to jest nasze główne źródło pomiarowe. Realistycznie daje dobre wyniki do 20 paru kilometrów, więc jeżeli dojdziemy do 30, to już trzeba liczyć się z tym, że błąd wzrasta. Mhm. I na jakiej zasadzie on działa? To jest czujnik półprzewodnikowy. Aha. Więc ze względu na zmiany temperatury... Kompensuje sobie tak. Jeszcze te inne zmienne... Ma algorytm na bazie, powiedzmy, tych wcześniejszych pomiarów, mhm. normalnymi, analogowymi pomiarami. Studenckie koło naukowe biologii komórki nowotworowej. Jesteśmy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego. I w tym eksperymencie wysyłamy komórki zdrowe, jak i nowotworowe w obecności różnych leków, które według różnych naszych przewidywań mają chronić komórki przed promieniowaniem UV. I chcemy zobaczyć, jak te nasze komórki, które wyślemy do tej stratosfery, będą się zachowywać po ekspozycji na takie ekstremalne środowisko, które jest bardzo podobne do tego obecnego dzisiaj na powierzchni Marsa, więc my fundując im taką wycieczkę, można powiedzieć, wysyłamy je na 2 godziny na Marsa i później możemy zobaczyć, jak takie komórki się zachowują. Możemy zrobić coś takiego w laboratorium, jednak powiedzmy zasymulowanie tych wszystkich czynników jednocześnie jest na tyle trudne, że po prostu zorganizowanie takiej misji balonowej jest łatwiejsze. Będziemy sprawdzać, powiedzmy, samą przeżywalność komórek, a także, powiedzmy, zajmiemy się stresem oksydacyjnym, jak dane enzymy będą się zachowywać po takim locie. I zobaczymy, jak te komórki, czy komórki umierają i w jaki sposób umierają, bo mogą umierać na różne sposoby. Komórki, które tutaj wysyłamy, mają najwyższą skalę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Poza tym mamy zgodę Komisji Bioetycznej na taki eksperyment. Od strony prawnej wszystko jest dobrze. 3, 2, 1... Także tak jakby trochę w naszym kierunku bardziej wraca. Czyli gdzieś z tej strony będzie, tak? 452. TDW odbieram. To już wyczulony wzrok łowcy radiosąd. Filip już ma. Padochron jest cały, ładnie się zachował. Tu mamy resztkę balonu, prawie go nie ma. Tutaj mamy kamery. Zapipczało coś. Co się działo? Zapipczało coś, chyba w tym albo w tym. Chyba w tym ostatnim zapipczało. Poczekaj, pokaż tutaj, mogę zacząć. A, tutaj przestało nagrywać. Odwróciło się w ogóle. Nie wiem, czy zauważyłeś. Tak. Ale to dobrze, bo były w cieniu. Mamy nóż czy nie? Nie, to się da zdjąć. Tak, tu wciąga. No to między jedno a drugie chyba trzeba, tak? Dobra. Skubane? Mamy. Mamy zabezpieczone. Zaraz zadzwonimy do Jędrzeja, czy to się jakoś wyłącza, ten sprzęt. Chociaż przez szybę zobaczymy, jak możemy, co tam dalej robicie. Możecie na chwilę wyjść, tylko nas będą dalej w budynku zamykać. No jasne, jasne. To tak na chwileczkę. No ja będę niósł. Tam jeszcze wiesz, pana. A, dobra. Tam chciał zarejestrować, wiesz. Możemy to rozstawiać jeszcze, żeby poczekamy. Ja zrobię popsu. A, to nie mamy lodu, cudownie. Czas wyrazić za przyszłość. A żeby rozkołamy, oczywiście rozkołamy. Nie mamy lodu. Jej! Jest wszystko super. Dobra. Pokaż, pokaż. No są, moje są, dzieci. No. Tak, moje dzieci. Patrz, to jakie się trzymają, zmieniły kolor. No. Zdało egzamin, cudownie. Dostaliśmy nasze próbki z powrotem. Wygląda to, jak wygląda. Teraz mamy mniej więcej 3 godziny pracy. Myślę, że spokojnie posiedzimy tutaj do 21. Jutro będziemy mieli jakieś wstępne wyniki, więc będziemy wiedzieli, czy zastosowane przez nas leki ochroniły komórki i w jakiej kondycji te komórki do nas wróciły.